No, dzień dobry. To oczywiście ja, Michał Duński, a to jest kolejny odcinek z Pars, czwarty już. No i dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór, ponieważ no właśnie. Aha, i swoją drogą. No i teraz możemy spokojnie zaczynać odcinek. A w nim? No... Który jak możecie się nie domyślać, będzie raczej dosyć krótki. Pozwolimy sobie... na rozegranie trzech misji z... trzyczęściowej misji zatytułowanej Drug Trade. Które to rozegramy jako... Oczywiście Special Police Officer. A naszą bronią będzie po raz pierwszy, że jakże sztandarowa broń. Nie. Wojskowa, czyli M4A1. Drug Trade, czyli będziemy udrabniać przemyt narkotykowy. Lecimy. Drug Trade. No i... kurde, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, naprawdę szkoda, że nie ma to ta gra jakiejś konkretniejszej fabuły, bo to na pewno by dodało wartości, temu tytułowi. Cel, destrukcja. Lokacja, Soylent. Enemy size 10, 15, 50, bo to na pewno dodałoby wartości tej produkcji, a tak to, no cóż, no, misje bardzo ze sobą niezbyt powiązane. Niezbyt powiązane ze sobą fabularnie. Ale dobra, trudno. Lecimy w każdym razie z udrabnieniem przemytu dragów. Jazda. Mop up. No gdzieś handlarze tutaj są. Oby to nie był żaden... kartel, a w zasadzie nie, to jest kartel. Znaczy, że to widzę, że to nie ma sobie gratów. Ojdź. O nie! No i pierwsza śmierć, panie i panowie. Dobra. Dobranoc. Cicho, nie, cicho, bo... tutaj przepraszam, ale ktoś mi się wtrącił na grywkę. Mam nadzieję, że to jest przypadek oczywiście. No... ten koleś podszedł zdecydowanie za blisko akurat. A co tu się stało? Dobra, zróbmy zatem porządek z członkami kartelu, który oczywiście odpowiada za ten przemyt dragów najprawdopodobniej. I oczywiście dopilnujmy, aby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Tak żebym zdążył go przesłać. I rozumiem, że to tutaj strzela mój kompan, oczywiście.
O, zatem to też jest chyba dobrze. Tak się prezentujemy z tym pistoletem. O, dobra, mogę tak do nich strzelać, okej. No, stary, wyłaź stamtąd. Idealny headshotik. Ło. Ładnie. Ładnie. No, zdaje się wykorzystywać naprzemiennie zarówno karabin, jak i pistolet, no. Przecież najwięcej sensu miałoby to oczywiście w momencie, w którym ta walka toczyłaby się no naprawdę blisko, a najwięcej sensu tym bardziej miałoby nadzieć obecność broni, obecność walki wręcz. Taki WW2 Soldier ją pokazywała, ją zawierał, ale to był całkiem inny typ gry. No co tam jeszcze uda się nagrać, może nawet z okazji nadchodzącego Halloween zastanowić się nad tym jeszcze. Co? Macie serię z tego. Odpowiednio przyciszyłem grę, żeby nic się nie zagłuszało. Okej, widzę, że się przesuwamy. Aha! Bum, bum, bum. No i pozamiatane. No to teraz uwaga. Część druga. Która tym razem będzie polegała na obronie. Drag Defense 2. Cel, obrona. Lokacja Soylent. 70-100 vlogów. Godzina 40 AM. Chociaż mamy już głowę z fabularzem, no nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Okej, pozostała część kartelu przybyła. By odzyskać przejęty przez specjalne oddziały towar. Taki trochę Rambo.
Dobra, a my to często czekamy we dwóch, aż posiłki się pojawią. Tutaj są właśnie mniej więcej te dragi. To jest uwaga. Ale fajnie, że można tak celować, jeżeli jest się za osłoną. Walczę, w którym ktoś by za nas zaszedł. Zatrzymał dalej, raczej nie pewnie, czy da radę się schować. No ale... Nie! Kurde! No i załatwili mi mojego akurat na parę minut przed końcem czasu. Cudownie, po prostu. No ale okej. Będą nas jeszcze przedtem czekać takie misje. Ja przepraszam bardzo. Potem dragdejcie, ale... Okej, okay, po rozbiciu jednego przyczółku narkotykowego, teraz przyszedł czas na drugi od razu z rzędu. Cel destrukcja, ale... Lokacja tym razem autostrada. Wykorzenie 3550. 5.40 AM. No to jazda. No to come on, lecimy. Strzelanina na autostradzie. Co tam się stało?
idealnie. Dzięki stary za pomoc. To było efektowne, trzeba przyznać. Znowu się tam zaklinowali. A w zasadzie cokolwiek przewodzący te dalsze dragi, co? Niech to za blisko. Mój kompan podszedł i przywłodził za to życie. Dobra. Czysto. A zatem począwszy od pierwszej misji, kiedy to udało nam się zrealizować przyczółek tam kartelu kartelu narkotykowego i tam ogólnie handlarzy dragów, by zaraz potem po obronie przyczółku przed pozostałymi członkami kartelu oraz po urządzeniu obrony przed pozostałymi członkami przyczółka przed pozostałymi członkami kartelu, no dokonaliśmy zasadzki, kurde, na konwój. Dokonaliśmy zasadzki na konwój przewodzący, no, pozostałe egzemplarze właśnie towaru, który był przetrzymywany w tej ciężarówce. No i spoko, udało się. Kartel rozbity. No a tymczasem odblokowaliśmy kolejną jednostkę, tym razem Special Military Forces. Specjalne oddziały militarne, a wcześniejsze to były Special Police Officer. No możecie policzyć, ile razem misji udało mi się tutaj przejść, a bo na pewno sporo, bo na pewno raczej... No właśnie 10, a po 15 to zapewne odblokuje mi się wreszcie samo Delta Force. A tutaj tymczasem co mamy? Między innymi to mamy. Oraz tego skurczysynka. Będącego, jakby nie patrzeć, takim trochę karabinem szturmowym z tłumikiem.
co mnie też zmusza do zastanowienia się, jak by wyglądały kolejniejsze misje w tej grze, być może nawet ostatnie. Ale póki co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak Delta Force Selected? No to się odblokował po ukończeniu dzisiaj tego poziomu. No a tymczasem ja z kolei żegnam się z wami, więc w tym momencie jest już godzina 23:23. No i widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku, który ukaże się już za 4 dni. Tak jak ten odcinek, na ten odcinek z kolei musieliśmy czekać dni 10. Czyli wyjdzie nam taka bardzo fajna klamra w stosunku do poprzednich dwóch odcinków. Bo one też ukazały się w dniach 10-14 października, a teraz z kolei będziecie mieli 20-24 października. No a tak czy inaczej dziękuję więc wam za oglądanie tego dzisiejszego seansu tu męstwa i bohaterstwa wojskowych, tam oddziałów wojskowych, tam oddziałów specjalnych i tak dalej. Tudzież specjalnego oddziału policji, Special Police Officer. No i widzimy się za niedługo w kolejnym odcinku, który tym razem będzie dotyczyć Gniazda Orła. A co będzie w nim zawarte? Pomijając fakt, że zadaniem tej misji będzie destrukcja ponownie, no to się przekonamy właśnie w tym kolejnym odcinku, który ukaże się już za parę dni. A tymczasem papatki i życzę wam miłej nocy. Dobranoc i do widzenia.